Słoneczne Ursusy remisuje dzisiaj ze startem Otwock 0-0. Ze mną trener gospodarzy, pan Tomasz Matuszewski. Kłaniamy się. Dzień dobry. No, panie trenerze, taka gorąca refleksja tuż po spotkaniu. Było dużo walki, ale tylko jeden punkt. Znaczy, było dużo walki, jeden punkt i nic więcej. Tak? Tutaj trudno mówić o tym, że zagraliśmy zawody, bo powalczyliśmy, tak? To jakby tego nie można zespołowi odmówić, natomiast jeśli chodzi o poziom tego spotkania, a może tylko się skupię na ocenie własnego zespołu, no to bardzo dużo nam jeszcze brakuje do tego, żeby ta gra wyglądała tak, jak sobie to wymyśliliśmy. Co może pan powiedzieć o tych nowych piłkarzach? Troszeczkę ich się pojawiło w przerwie zimowej. To jest taka nowa jakość zespołu. Musimy jeszcze jednak troszeczkę poczekać na efekty. Znaczy, z tego co widzimy, to jeszcze musimy poczekać na efekty, natomiast wszyscy mimo wszystko mamy nadzieję, że to będzie nowa jakość zespołu i że ci zawodnicy wniosą do naszego grania troszeczkę więcej niż do tej pory. Jak na razie ogólnie, nie tylko nowi zawodnicy, ale cały zespół tej jakości nie prezentuje i to dokładnie widać, nie mamy co ukrywać, tak? Pierwszy przykład z brzegu to oczywiście napastnicy. W trzech meczach na razie, jeśli chodzi o samych snajperów, jesteśmy bez bramek, no bo Jarosław Łowicki, wiadomo, snajperem nie jest. Znaczy, tutaj sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ my nie ukrywamy, że tracąc Rodionowa, bardzo osłabiliśmy zespół. Natomiast szukaliśmy, nasze poszukiwania do końca nie zakończyły się sukcesem w sensie takim, że nie do końca byliśmy zadowoleni z tego, co zyskaliśmy. Jeśli chodzi o napastników, jest tego naprawdę niedobór, bo jedynym zawodnikiem, którego pozyskaliśmy na tą pozycję, jest Dorian Zając, który jest zawodnikiem z niższej ligi. Jak widać, jeszcze ta liga dla niego stanowi zbyt wielkie wyzwanie, a jakby z konieczności w tych meczach próbujemy również Kubę Kabale, który jest nominalnym jednakże pomocnikiem, więc jakby tutaj ciężko oceniać napastników, bo mamy jednego tylko w tej chwili. Natomiast ja myślę o tym, że strzeliliśmy jedną bramkę w tej rundzie, decyduje gra ofensywna całego zespołu, nie tylko tutaj napastników, tak to wygląda. A jeśli chodzi o, no wiadomo, uwarunkowania są takie, a nie inne, jest pan zadowolony z tych ofensywnych predyspozycji napastników, pomocników? Znaczy, to jest sprawa bardzo skomplikowana. Ja nie chcę tutaj znajdować takiej prostej drogi na skróty do tego, żeby powiedzieć, dlaczego wyglądamy w tym momencie tak, a nie inaczej, tak? Bo myślę, że tego też jest mnóstwo uwarunkowań. Moją rolą jest wtedy doprowadzić do tego, żeby zespół wyglądał lepiej i będziemy się starali to robić. Lepiej to znaczy lepiej głównie w tym momencie rzeczywiście, jeśli chodzi o grę ofensywną, bo jak do tej pory nie tracimy bramek, tak? To jest jakby jakaś podstawa, natomiast rzeczywiście brakuje nam argumentów z przodu i tak jak mówię, nie tylko napastników, to nie chodzi o personalnie kogoś, tylko brakuje nam tych argumentów w sposobie naszego grania z przodu, bo przecież również nasze ostatnie spotkanie z Lechią, Tomaszów zakończyło się zwycięstwem w ostatniej minucie dzięki stałemu fragmentowi gry, który też jest elementem grania, ale to była dosłownie ostatnia minuta i zdobyliśmy punkty. Dziś też dopiero gdzieś tam w końcówce zaczęliśmy stwarzać sytuację, co wynikało z jednej strony z tego, że przeciwnik był zadowolony już z tego remisu 0-0, a z drugiej strony no, wynikało z tej sprawy troszeczkę głębszej. Każdy widzi, zespół nasz w tej chwili znajduje się pod względem motorycznym w pewnym kryzysie, bo biegamy w jednym tempie 90 minut. Gdzieś jak zespół przeciwnika już zaczyna słabnąć, to wtedy się ujawnia dopiero nasza jakaś tam przewaga, gdzieś zaczynamy rozgrywać piłkę, a zdecydowanie brakuje dynamiki, takiego akcentu szybkościowego zespołu. I to z kolei jest nie wina zawodników, tylko nasza jako szkoleniowców. My musimy doprowadzić do tego, żeby zespół lepiej się prezentował pod względem fizycznym. Jesienią po trzech spotkaniach było 7 punktów, teraz mamy wiosną punktów 5. Niby 2 punkty różnicy, ale ten obraz jest inny. No troszeczkę się pozmieniało w tym zespole przez ten czas. To znaczy, ja unikam jakoś takiego porównania. Jesień to była jesień, tak? A wiosna to jest wiosna i to nie tylko jeśli chodzi o porę roku, to jeśli chodzi o funkcjonowanie zespołu i bardzo różnych uwarunkowań, tak? Bardzo różnych uwarunkowań. Zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno bylibyśmy wszyscy zadowoleni, gdybyśmy po tych 3 meczach mieli 9 punktów. Natomiast uważam, że jest w tej lidze wiele zespołów, które po 3 meczach mając 5 punktów byłyby zadowolone. My znajdujemy się w tej chwili w takim środkowym miejscu, tak? Nie wpadałbym w przesadny pesymizm z tego powodu, ponieważ nie przegraliśmy jeszcze w tej rundzie meczu, nie straciliśmy bramki i spróbujmy to stanowić jako bazę do następnych kolejek, których jeszcze zostało bardzo dużo do końca ligi. Macie takie ciśnienie na poprawienie swojego drobku bramkowego w meczu pucharowym, a potem w Sieradzu?
Znaczy, czy mamy ciśnienie? Jeszcze bezpośrednio po tym spotkaniu nie odczuwam żadnego ciśnienia, oprócz tego, że muszę zanalizować to spotkanie, które było, i oprócz tego, że musimy podjąć kroki przez ten tydzień do tego, żebyśmy w Sieradzu wyglądali troszeczkę lepiej, głównie jeśli chodzi o organizację gry w ofensywie. Natomiast mecz pucharowy to będzie jakby kolejną drogą i etapem do tego, tak sobie tylko myślę. Dla nas nie jest najszczęśliwsze to, ale to nie tylko dla nas, to znowu nie jest jako tłumaczenie, proszę tego tak nie odbierać. Dla nas nie jest najszczęśliwsze to, że będziemy grali w środę mecz pucharowy, choć z drugiej strony będzie to możliwość odbycia jednostki treningowej na normalnym boisku, czego nam zdecydowanie brakuje. Panie trenerze, OKS w środku tabeli, dzisiaj wyrwane punkty na boisku jednej z czołowych ekip. Można powiedzieć, że wracacie do Otwocka z tarczą? Czy wyrwane punkty? Uważam, że z przebiegu gry mogliśmy ten mecz, remis się na pewno należał i mogliśmy się spokojnie pokusić o remis. Dzisiaj zastosowaliśmy taką taktykę bokserską, czyli ukrycie za gardą. Szukaliśmy tego jednego ciosu nokautującego. Mieliśmy tych sytuacji kilka, szczególnie szkoda sytuacji Jarka Kęska z 5 metrów, gdzie mógł zrobić wszystko, no niestety nie wpadło. Ale z remisu też jestem zadowolony, chociaż nie ukrywam, że można zajrzeć do szatni. Mamy na tablicy napisane, że dzisiaj naszym celem były 3 punkty, aczkolwiek zespół zostawił dużo zdrowia, na boisku dużo sił. Za to szacunek dla moich chłopaków. No właśnie, Jarosław Kęsek bardzo aktywny dzisiaj, kilka sytuacji, także ta chyba najbardziej klarowna, jeśli chodzi o przebieg całego spotkania, natomiast nad skutecznością chyba jeszcze trzeba trochę popracować. No tak, bo już podobną sytuację jak do tej miał w pierwszym meczu z Mazurem Karczew, niemalże identyczną sytuację z identycznego miejsca, natomiast dzisiaj dla mnie Jarek jest zdecydowanie bohaterem tego meczu, dlatego że mało kto o tym wie, że wczoraj jeszcze brał bardzo mocne środki przeciwbólowe i dzisiaj poświęcił bardzo wiele, żeby w tym meczu zagrać. I na początku miało to być 45 minut, potem coraz więcej na jego własne życzenie. Przetrzymałem go cały mecz. Naprawdę dla mnie bohater tego spotkania. 10. punkt na wyjeździe, jeśli chodzi o ten sezon w dorobku startu. Można powiedzieć, że stadion przy Sosnkowskiego to taki trudny teren. Trudno tutaj o jakieś punkty? Na pewno, no nie ma co ukrywać, że Ursus jest zespołem bardzo poukładanym, widać dobrą robotę trenera Matuszewskiego i tym głównie zdobywa ten zespół punkty, no bo nie ma co ukrywać, że jakieś wielkie finezyjne piłki nie grają, grają dość prostymi środkami, ale bardzo dobrze poukładany zespół, bardzo dobrze zorganizowany, bardzo dobrze broniący, dobre warunki fizyczne i na pewno punkty tutaj zdobyte to na pewno jest sukces. Na świeżo po meczu z Ursusem, jakie nastawienia przed meczem z Legionowią? No teraz mamy właśnie taki tryptyk, bo mamy Ursus, Legionowia, Sokół, czyli trzy pierwsze zespoły. Założenie jest takie, żeby zdobyć 9 punktów, a co będzie, to zobaczymy. Na pewno z Legionowią też będziemy chcieli powalczyć i na pewno tanio skóry nie oddamy. Miała zawsze z nami Legionowia problemy i mam nadzieję, że dzisiaj postawimy im troszkę wysoko. Dzisiaj, znaczy w najbliższym meczu. Potryku, kolejny remis, kolejny mecz bez straty bramki, ale także kolejny bez bramki zdobytej. No oprócz tego gola Jarosława Wowickiego ze środy, na razie kiepsko, jeśli chodzi ze skutecznością wiosną. No tak jak pan wspomniał, gram na zero z tyłu, ale tak samo gramy na zero z przodu i o tyle dobrze, że gram na zero z tyłu, no ale z przodu trzeba coś w końcu strzelić, bo ten karny też nie będziemy przypominać w jakich okolicznościach. No teraz zremisowaliśmy ten mecz 0-0. Trzeba przyjąć ten remis, myślę, że z szacunkiem, bo drużyna Otwocka miała sytuację praktycznie 200%. My tak sytuację za bardzo nie stworzyliśmy, dlatego trzeba uszanować ten remis. No i jedziemy teraz na puchar do Solejówka, a następny mecz mamy bojaży wyjazd do Sieradza. Mecz z Wartą. Tam mam nadzieję, że w końcu coś strzelimy z przodu, no i zagramy na zero z tyłu, tak jak to było dotychczas. Jakie były założenia przed tym spotkaniem? Chcieliście wykorzystać waszą przewagę fizyczną, no bo rosły chłopaki z was. Tutaj podkreślał także trener w środę przyjezdnych. No rosną na pewno z tyłu. Ja nie mogę tego sobie powiedzieć, ale tak jak pan wspomniał. Ciężko, no chcieliśmy ten mecz wygrać na pewno. I remis sobie nikogo nie będzie jakiś hura optymizmu. Ale tak jak wspomniałem, wynik 0-0. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że na następny mecz strzelimy coś i wygramy. Jakie nastawienie przed tymi kolejnymi meczami? No bo na pewno troszeczkę ta nieskuteczność drażni nie tylko kibiców, ale także w szatni tutaj troszeczkę może grymasicie. Na pewno grymasimy. Ale myślę, że przyjdzie to z czasem. No jak otworzy się ten worek, mam nadzieję, że będziemy strzelać co mecz i
i utrzymamy no, sytuację z tyłu, że nie będziemy tracić tych bramek, bo zawsze jakąś tam jedną, dwie sytuacje w meczu będziemy mieli i no i mam nadzieję, że w następnych meczach postaram się strzelić coś z przodu i wygrać mecz, zdobyć 3 punkty. Teraz przed nami mecz z Sulejówkiem w Pucharze i mam nadzieję, że już tam zagramy troszkę ofensywniej i coś uda się strzelić z przodu. No właśnie, takie mecze z teoretycznie słabszymi przeciwnikami w Pucharze to dobra okazja na odblokowanie się, na rozwiązanie worku z bramkami. Na pewno przyda się taki przerywnik między spotkaniami ligowymi. No nie ma nas oceniać, że druga Sulejówka się przed nami położy, tak? Że to jest no, liga niżej. Ale na takich warunkach, jakie są teraz, wiadomo, po zimie te boiska nie są w najlepszej sytuacji. I, no i się ciężko gra. Też, żeby stworzyć jakieś piękne, finezyjne akcje, jest naprawdę ciężko. Staramy się, chcemy coś strzelić, ale nie wpada. Ten rzut karny był taki, myśleliśmy może trochę na przełamanie, ale dzisiejszy mecz pokazał, że jednak to nie był jeszcze czas dzisiaj, żeby strzelić tą bramkę. Mam nadzieję, że Sulejówek będzie dobrą okazją na wygranie meczu po prostu. Czy uda nam się strzelić jedną, dwie bramki, to już chyba nie ważne, żebyśmy wygrali. No, panie Jarku, taka na gorąco opinia po meczu. Bardzo aktywna postawa dzisiaj, ale tylko jeden punkt z Ursusa wywozicie. No, jeden punkt, ale cieszę jeden punkt. Mogliśmy wywieźć zresztą sami na sytuację. Trochę nie wyszło, ale z przebiegu gry byliśmy lepszym zespołem. Myślę, że Ursus nas niczym nie zaskoczył. Remis troszeczkę nie do końca sprawiedliwy, ale może być na wyjeździe. Z drużyną, która walczyła awans, tak? No właśnie, a przypomnijmy sobie jeszcze ten pierwszy kwadrans drugiej połowy, gdzie była ta sytuacja. No można powiedzieć, to była taka najlepsza, najbardziej dogodna okazja do tego, aby OKS wyszedł na prowadzenie. Co zawiodło? To ja ją miałem. Myślę, że co zawiodło? Nic, uderzyłem, przyszła z lewej strony, uderzyłem po długim rogu, tak jak wszystko przyszła, tam uderzyłem. Troszeczkę zabrakło, nic nie wiem, tyle troszeczkę zabrakło, nie wiem. Nie wpadło, szkoda, no złożyłem jak najlepiej potrafiłem. Trenerzy i piłkarze narzekają troszeczkę na murawę. No, 2 tygodnie temu wiadomo, było z tym różnie. Jak tam w Otwocku, jeśli chodzi o te sprawy? U nas murawa jest podobna do waszej. Może troszeczkę wasza gorsza, ale nie dużo. U nas tak samo nierówno, grząsko. Ale cieszymy się, że gramy wreszcie na normalnej trawie, a nie 4 miesiące na sztucznych murawach. No to powiedzmy może, jakie nastawienie przed kolejnymi meczami Legionowia i Sokół. No tutaj będzie trudno także o punkty. Będzie trudno, ale gramy u siebie 2 mecze. Trzeba coś wygrać. Ale tak jak mówię, my tam nie walczymy o awans, utrzymanie chyba też mamy. Gramy dla siebie, aby były jak najlepsze wyniki. To może jeszcze kilka słów o kibicach. Troszeczkę się ich dzisiaj zjawiło, na pewno było lepiej. No, u nas kibice przychodzą na mecz, jeżdżą za nami, dziękujemy im. Krzyki były fajne, dopingowali nas dobrze, także jest fajnie. Patryku, pierwszy raz w trzeciej lidze w tak dużym wymiarze czasowym. Powiedz, jak to z boiska wyglądało? Znaczy, nie spodziewałem się, że zagram. No, ale przyjąłem to z dobrym nastawieniem, żeby jak najlepiej się pokazać. No, nie było jakoś najlepiej, ale chyba też nie było jakoś najgorzej. Tak przeciętnie oceniam występ. A jeśli chodzi o wasze zaangażowanie, no to wiadomo, nie można tutaj nic nie odmówić. Natomiast co do skuteczności, to już różnie. No, zaangażowanie było, wiadomo, ale gramy mecze co 3 dni teraz i jest ciężko, a ze skutecznością no, trzeba popracować, wiadomo. Myślisz, że swoim występem przekonałeś trenera Matuszewskiego do częstszego wystawiania cię od pierwszej minuty? No nie wiem, mam nadzieję, że tak. Okaże się w najbliższym czasie. Przed spotkaniem z Wartą wyprawa do Sulejówka. Macie tutaj nadzieję na pewno na awans. Jaka jest przyszłość, jeśli chodzi o Ursus? Chcecie bardziej zachować tą górną część tabeli, czy patrzycie po prostu, jak się to wszystko ułoży, jak będą grali rywale? Nie, no na pewno chcemy jak najwyżej mierzyć w tej lidze. No i każdy mecz się liczy, jest dla nas najważniejszy. Zawsze 3 punkty. No to może jeszcze powiedz, jak w szatni, czy jakieś konkretne wskazówki po pierwszej połowie trener przekazywał, czy ta taktyka na drugie 45 minut jakoś się różniła od tego, co sobie zakładaliście tuż przed meczem? No trochę się różniła, zagraliśmy bardziej ofensywnie, poszliśmy na wymianę ciosów tak zwaną, no i stworzyliśmy jakieś okazje, przeciwnik też stworzy, wiadomo, jak wychodzimy do przodu bardziej, to też zostawiamy tył w defensywie mniej osób. No, oceniam, że lepsza była druga połowa, ale ciężko się grało.